Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dzisiaj będzie bardzo niebezpieczny i grząski temat, bo o panice 19. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, wszyscy normalni, kiedy to się wszystko zaczynało 2 lata temu, no to każdy najbardziej się obawiał w sumie nie tyle tej choroby, co skutków ekonomicznych. No nie fachowcy, nie epidemiolodzy, nie politycy, no szczególnie nie politycy, nie urzędnicy. Urzędnicy po prostu chcieli władzę. W Ameryce no to była ciekawa sytuacja, no bo wtedy prezydentem był Donald Trump, znienawidzony prezydent przez wszystkich komunistów amerykańskich, lewaków, którzy w zasadzie przyszykowywali tą rewolucję komunistyczną, no, która w zasadzie się kończy, zakończyła się wielkim fiaskiem. Teraz w listopadzie to już w ogóle będzie dopełnienie tego wszystkiego. No ale to, co zniszczyli, no to zniszczyli. Zniszczyli zaufanie ludzi do instytucji państwowych, zniszczyli historię, zniszczyli szkoły i tak dalej, i tak dalej. No ale najgorsza, no to jest jednak ta ekonomia. Prezydent Biden w czasie tego, teraz to jest rok właśnie, kiedy objął władzę, można powiedzieć. No i każdy normalny człowiek, każdy krytyk, no nawet nie krytyk, każdy obserwator, no to powie, że jednak pod prezydentem Bidenem umarło więcej ludzi niż za prezydentury w tym czasie, kiedy to się zaczęło, za prezydentury Trumpa. Także czy prasa o tym pisze? No prasa nie pisze. Prasa która nienawidziła Trumpa i konserwatystów i normalnych, no to za każde 100 tysięcy, no to rozpisywało się, że następne 100 tysięcy umarło. A teraz jest kompletna cisza. Teraz jest po prostu moskiewska prawda, waszyngtońska prawda. Jest jedno wielkie oszukaństwo. No, trzeba dodać, że Ameryka ma 330 milionów ludzi. No i tak jak w każdym kraju 1% umiera, czy także przez dwa lata w sumie umarło 6 milionów Amerykanów. No i nikt o tym nie pisze. Teraz tylko pytanie jest, czy ten milion, który oni ciągle tak krzyczą, że umarł milion przez tego COVID-u, no to jest dodatkowy milion, czy to jest w ramach, bo normalnie w Ameryce około 40 milionów ludzi ma grypę, około od 40 do 80 tysięcy umiera na grypę. Teraz te wszystkie dane, milion, 1,5 miliona, co w Ameryce umarło, no to są niestety dane tych, którzy umarli z COVID-em. Tak? Także jeżeli ktoś miał wypadek, czy ktoś miał raka, czy ktoś był starszy, no ale miał COVID-a, no to podają, że umarł z COVID-em. No to jest jedno, to jest najgorsze oszukanie, jakie mogli tylko zrobić, no ale zastraszyli ludzi, doprowadzili do tego, że wybory były kopertowe i ekonomia padła. No i właśnie to jest najgorsze, że ekonomia, te cały teraz, jak się popatrzeć na to, to już nawet ci eksperci powinni zrozumieć, że fachowcy, no to powinni się skoncentrować bardziej na tym, na tych skutkach, nawet nie ubocznych, na tych skutkach głównych, co się dzieje, a nie tylko na chorobie samej w sobie. No oczywiście, że powinno się koncentrować na tym, żeby zredukować ogólną tą szkodę zdrowotną, no ale jednak nie może być taka cena, że cena zapobiegania choroby, no to w zasadzie jest dużo większa niż te efekty czy szkody z tego wirusa samego w siebie. No, czy takie zredukowanie tych wypadków, no to jeżeli jest przesada z tym zabezpieczeniem, no to jednak te totalne lockdowny, zamknięcia narodów, zamknięcia granic, no granice jeszcze można pomyśleć, no ale wewnętrznie szkoły. Niektóre szkoły, niektóre dzieci, to od, jak się ich pytają, czy znają twarze swoich, czy znają twarze swoich kolegów i koleżanek, no to oni mówią, że nie znają, bo 2 lat nie widzieli twarzy swoich
rówieśników na lekcjach muzyki śpiewają w maskach. No to jest makabra. To jest po prostu, to jest tak jak pomyśleć jakaś analogia, no to jest czy ktoś zamyka autostrady tylko dlatego, że tam są wypadki i tylko dlatego, że tam są jacyś ludzie pijani czy chorzy, którzy mają jakieś tam zawały. No nie, oczywiście, że nie zamyka się autostrad, dlatego że są niebezpieczni kierowcy, że zdarzają się wypadki. No ale to jest dokładnie to, co rząd w zasadzie zrobił to, zainterweniował, starając się zapobiec rozprzestrzenianiu się tych chorób takich społecznych, zakaźnych. No i nakazywał najróżniejsze obostrzenia czy nakazy, które w sumie tak nie za bardzo przeciwdziałały tym rozprzestrzenianiu się. Cała ta transmisja, no to jednak tam działała. Teraz te całe społeczeństwo, całe te grupy medyczne, lekarskie, no to pokazały, że nie były w stanie ocenić tej wymiany, tego balansu pomiędzy szkodą wyrządzoną przez zabezpieczanie, a szkoda samego wirusa. No to jest smutne. To jest smutne, że to nie było konsultowane z psychologami, że to nie było konsultowane z ekonomistami. No to każdy normalny człowiek to miał takie wyczucie, że coś się dzieje nie tak. Że ktoś nie ma pojęcia, że się koncentruje po prostu na czymś, co nie powinni się koncentrować. Jakoś to wszystko zbalansować, że to powinno być najmniejsze zniszczenie czy szkoda dla społeczeństwa od tego COVID-19. Epidemiolodzy ekonomiczni, no to w zasadzie przez dziesiątki lat, no i każdy normalny w sumie można powiedzieć, no to popatrzy się na to w ten sposób, jak patrzy się na podatki. No każdy normalny człowiek rozumie, że jeżeli podatki są za duże, no to większość ekonomii jest w zasadzie pod stołem. No bardzo często rząd wychodzi i mówi, że będzie podnosił podatki, podnosił, no ale to wtedy co robi? No to wtedy robi to, że zaczyna być szara strefa. No, jeżeli rząd by powiedział, że podatek od biletu samolotu jest powiedzmy 5 tysięcy czy 10 tysięcy złotych czy dolarów, no to i ludzie przestaliby latać. No, część nie zlikwidowaliby do zera, no bo ktoś byłby skłonny płacić tam 5 czy 10 tysięcy, no ale to ogólnie rzecz biorąc, przeloty by spadły o 90-35%. No i gdzie to by wszystko poszło? No to wszystko by ludzie zaczęli jeździć samochodami, jeździć pociągami, no tam, gdzie pociągi jeżdżą, autobusami i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko by się przesunęło i nikt by nie latał. No pomimo wszystko, że rząd by pomyślał, że tyle pieniędzy nazbiera, no bo policzy, bo zwykle no to ci debile liczą, że mnożą jedno raz o drugie. No ale prawda jest taka, że czym większe są podatki, tym jest mniej płacących i to jest znana matematyka, ekonomia. No i tak samo to jest z tą chorobą. Cała ta, ten koszt zapobiegania choroby musi być jakoś przeliczony, wyliczony, no i normalny i zbalansowany. Badania, które w Ameryce robią w 2020 roku, tam na którymś z uniwersytetów, chyba w Chicago, no to ekonomiści powiedzieli, że 80% szkód
ekonomicznych wyrządzonych, no nie tylko ekonomicznych, że 80% szkód to właśnie powstało przez to, że to były zapobieganie tej chorobie, a tylko 20% z bezpośredniej choroby. Także taka analiza no skłania normalnych do zastanowienia się nad tym, co powinno być zrobione. No ja od początku to mówiłem, że w zasadzie społeczeństwo no to powinno być podzielone na grupy rok do 10, 10, 20, 20, 30 i tak dalej. No i wszyscy powyżej powiedzmy 70 roku życia, no to są najbardziej narażeni na to. No to powinno być ograniczony dostęp do maksimum. 60-70 lat, no to powiedzmy tam też ograniczony dostęp, ale jakieś jednak wyjścia na miasto z maseczkami. 50 do 60, no to w zasadzie to ilość przypadków zgonów, no to tam jest jeden na milion praktycznie. No i wszyscy poniżej 50 roku życia, no to nawet jeżeli by zachorowali, no to po prostu przechorują dzień, dwa, mają gorączkę, no i mają naturalną odporność. W międzyczasie była ta obiecywana szczepionka, która miała być cudownym lekarstwem, no ale urzędnicy i politycy jednak mimo wszystko mówią, że szczepionka szczepionką, a maseczki trzeba nosić i nie ma końca, no ale to wszystko ekonomia, ekonomia, młodsi ludzie powinni pracować, brać na siebie powiedzmy ryzyko zachorowania, no ale wtedy jak przetrwają, no to jeżeli w całej firmie młodzi ludzie powiedzmy zachorują i wszyscy przetrwają, no to wszyscy mają się zielone światło i ta ekonomia powinna działać i jakoś się toczyć, no biorąc ryzyko z tego. No oczywiście, że ci, którzy nie chcieli podjąć ryzyka, to no to mieli prawo nosić maseczki, czy się ograniczać, no ale życie powinno się toczyć. No niestety urzędnicy i politycy no ze względów politycznych doprowadzili do tego, że nie, że to jednak nie działo się. No teraz lekarze się znienacka ocknęli. Bardzo dużo ludzi, no i dużo polityków zaczyna się, no nie biją się w piersi, no ale sporo ludzi mówi, że popełnili pomyłkę. No. Normalnie mówili, że decyzje są debilowate, a teraz oni po dwóch latach otrząsnęli się, że mogło być inaczej. Jak się popatrzy te wyniki ilości 2020-2022, te szkody zaczęły spadać, czy być coraz mniejsze, pomimo wszystko, że ilość zgonów wzrastała. No i to jest tak jak z podatkami. To z podatkami jest mniej więcej tak samo, że mniejsze podatki no, powodują to, że więcej ludzi otwiera biznesy, jest bardziej skłonna płacić podatki te mniejsze. No i suma summarum te wpływy do rządu, do skarbu państwa wzrastają. To jest to, co Reagan zrobił. No i to jest ta podstawowe podejście konserwatystów. Jak są normalne podatki, to nie ma tej szarej strefy, no i to wszystko działa tak samo z tym wirusem. To jest to, że koszt związany z tym, kto będzie chory i jak długo, to jest podatek, można powiedzieć, od choroby, no ale jest mały, jest zapłacony. No ale powoduje, że jest jakaś aktywność ekonomiczna, społeczna, produkcyjna. No i to bardziej się opłaca. To się bardziej opłaca w tym, że ta naturalna odporność szybciej przychodzi dla całego społeczeństwa. No i już wszystko będzie za nami. Joe Biden oskarżał Trumpa, że Trump
zamordował wielu Amerykanów, dlatego że nie chciał zamknąć społeczeństwa kompletnie. No. Joe Biden sam dużo więcej nie zrobił. No, Trump przecież Chińczyków nie wpuszczał, wydał miliardy dolarów na ten projekt Krosno, czyli to, żeby zrobić te szczepionki w błyskawicznym tempie. No niestety Biden nie podziękował mu. Także w Stanach Zjednoczonych ogólnie rzecz biorąc, tak szerokoterminowo, no to te szkody są troszeczkę nawet mniejsze niż w Europie. Tam kompletnie zwariowali. No w Nowym Jorku też zwariowali. W Nowym Jorku policja aresztowała teraz w muzeum rodzinę łącznie z dzieckiem 7-letnim za to, że nie pokazali tam paszportów covidowych. No a policja nie aresztowała bezdomnych, którzy wpychają ludzi pod koła wagonów. No ale to już jest inna sprawa. No władza uderza im do głowy. Każdy ten prezydent, no szczególnie Biden, rozumie, że to jest bardzo ciężko zatrzymać to. No, obiecywał, że będzie zero przypadków covidowych, no ale to jest nierealne. To jest po prostu obiecywał idiotyzmy komunistom i teraz jedyne, co trzeba zrobić, no to, żeby była jak najmniejsze szkody przez te zamykania, no i też szkoły. No szkoły to jest po prostu i nieproduktywność przez te restrykcje, no to jest po prostu nieprawdopodobna. No. Smutne czasy, dziwne czasy, no ale to wszystko wszyscy się jakoś otrząsną już niedługo. Teraz już coraz więcej ludzi zaczyna mówić, że król jest nagi, no i król jest nagi. Komuniści nie chcą jeszcze sobie odpuścić, ale to wszystko tąpnie, tak jak mur berliński tąpnął i to wszystko to się zapada. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście na świecie, na którymkolwiek z kontynentów, głosujcie na normalnych. Szczególnie w Ameryce. Teraz pamiętajcie, że wybory są w listopadzie. Jeżeli macie obywatelstwo, jeżeli jeszcze nie głosowaliście, to się zarejestrujcie. Tam są te wymagania. 2 czy 3 miesiące. No teraz komuniści amerykańscy, no to chcą to zmienić. Oni krzyczą, że jest rasizm, dlatego że mówią, że powinno się głosować bez dowodu osobistego, że powinno się głosować jak się chce, kiedy chce, koperty mogą być liczone kiedykolwiek i tak dalej, i tak dalej. No to jest ich ostatnia szansa na to, żeby wygrać wybory 2022, no i 2024. No ale już Ameryka, normalna Ameryka nie da się oszukać. Przekaz dla socjalistów głosujących na Bidena, no widzicie, co się dzieje. Jedno wielkie oszustwo, jedna wielka makabra z tą paniką 19. Także jeżeli głosowaliście na lewicę, no nie idźcie na wybory, albo idźcie po rozum do głowy i zacznijcie głosować na konserwatystów. Zdrowia dla normalnych.